Słuchajcie, czwarty wyścig po około 30-letniej przerwie. Czwarta edycja w tym roku. Cieszymy się, że znów jest frekwencja z roku na rok. Kilka osób przybywa. Mamy zawodników nie tylko z Ostrołęki, ale i z Gdyni, i z Warszawy. Z Łańcuta nawet. Witamy kolegę. Brawo dla wszystkich. Mamy sporą liczbę w wyścigu VIP-ów. To też dziękujemy i to za sprawą przewodniczącego Rady Miasta, pana Wojciecha Zarzyckiego. Ta grupa została skompletowana. Fajny pomysł. Dobrze, że przybyliście. I drodzy państwo, oddam głos panu przewodniczącemu Rady Miasta Wojciechowi Zarzyckiemu. Ja krótko, żeby nie przedłużać, bo dzisiaj ta zabawa na rowerach jest najważniejsza. Dziękuję, że tak licznie przybyliście dzisiaj na tą imprezę organizowaną przez WZOSFIT i Klub Polarski KK24H. Te skromne statuetki wspólnie tu z kolegami, przedstawicielami Rady Miasta, panem Jerzym Grabowskim i Grzegorzem Milewskim, jako Rada Miasta ufundowaliśmy dla najlepszych zawodników. Życzę wszystkim udanego startu i przede wszystkim, żeby odbyło się bez upadków, wypadków i kontuzji, bo to jest najważniejsze. Prawda, panie Darku? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Oddam głos jeszcze dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, panu Jarosławowi Napiórkowskiemu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja również bardzo serdecznie w imieniu Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej bardzo serdecznie chciałbym wszystkich państwa powitać. Jest mi niezmiernie miło, że ta dyscyplina cieszy się dużym zainteresowaniem i tak jak tu już było wspomniane, za sprawą pana przewodniczącego Rady, pana Wojciecha Zarzyckiego, jak również gorącego sportowca, naszego pracownika, pana Marka Karczewskiego, którym bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Proszę państwa, prognozy są optymistyczne, ale czas powoduje, że powinniśmy rozpoczynać, dlatego cóż, przekazuję raz jeszcze mikrofon panu Markowi Karczewskiemu. Dziękuję bardzo. Drodzy zawodnicy, drodzy kibice, rodzice i trenerzy, teraz pojedziemy rundę honorową, dwie rundy honorowe mieliśmy przejechać. To będzie czas dla fotoreporterów, a panie sędziny na razie nie uruchamiają zegarów startowych. Zatrzymamy się na linii mety i pierwszy wyścig pojadą dziewczynki i chłopcy. Jedziemy teraz rundę honorową. 4, 3, 2, 1, start. Cztery, trzy, dwa, jeden, start.
Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, tym wszystkim na trybunach, ale i tym wszystkim, którzy ze sobą uczestniczą w tym pięknym wydarzeniu. No i pięknie to wygląda. Jest takie powiedzenie, że ostatni będą pierwszymi, także kibicujemy wszystkim. Brawo, Marek. Zaczynamy ściganie.